artystów. Było w tym utworze niemało. Zapoczątkował Waldek na perkusji, później na trąbce zagrał Jakub Szynal. On szczególnie tego wieczoru musi się przypodobywać swojej ukochanej oraz jej rodzicom. Tak, proszę Państwa, tak, do tego to doszło. Więcej nie będę zdradzał szczegółów, ale chciałbym, Marek Marszałek na saksofonie tenorowym. Pojawił się nowy człowiek za kontrabasem. Stanął pan Marcin Grabowski. Zresztą tak naprawdę, może najpierw podziękuję człowiekowi, który tchnął życie w tę orkiestrę, bez którego nie mogłaby tak naprawdę istnieć. Przyszedł dzisiaj do nas, tutaj do Lizarda, wraz z żoną, synkiem i znajomą tego synka, która być może kiedyś będzie mówiła do niego tato, ale na pewno trzeba go gorąco powitać w pierwszym stoliku, pan Piotr Jędrzewski. Bardzo nam miło. W naszej orkiestrze mamy wszystko. Do wyboru, do koloru, starych, młodych i szczególnie tych młodych bardzo gorąco chciałbym przedstawić. Tu padawani swojego mistrza Waldka stoją za nim i pięknie grają na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych pan Michał Miętła i pan Kacper Kozioł. Brawa szczególne dla nich. Trochę mało się uśmiechają, ale jak będziemy grali 1124 koncert, obiecali, że nawet zaczną lekko kiwać biodrami. A więc co? Mamy małych, mamy starych, mamy chudych, mamy grubych, mamy Briana. Nie obrazi się, to jest naprawdę wspaniały facet. Bardzo nam miło, że możemy grać. Tym bardziej to już chyba wszystko, co miałem do powiedzenia, bo za chwilę zawładną tą sceną śpiewacy. Czai się już piękna blondynka. Mało tego, powiem, że coś mnie z nią łączy. Nie, myliłby się ten, kto by pomyślał, że łączy nas jakiś niewinny romans bądź przelotny pocałunek gdzieś w korytarzu. Nie. Asia kiedyś była organistką w kościele. Ja jako trębacz spotykaliśmy się parę razy. No gdzie? Gdzie się może spotkać organista i trębacz? Mamy jedną taką pieśń. Aniels, nie będę już śpiewał. Kochani, w każdym razie oni za chwilę zawładną tą sceną. Będzie to pani Joanna Wojnowska. To za chwilę, ale najpierw pan Rafał... Nie, już, tak. I pan Rafał Dzieliński, a więc na pewno nie uda mi się wydrzeć mikrofonu już z ich rąk. A więc zapraszam, jest Anielica. Flash.
say so.